Farsa i forsa pieruna. Ale się nie ma czym udziwić w sumie, jak ty każdy weekend spędzasz z warszawiokiem. To cię by zaś ugryzło. Przyszedł, żeś tu w jakiejś sprawie, to nawije, nie? O co ci chodzi? A mnie? No. A co? No, przyszedł, żeś tu w jakiejś sprawie, to godę, nie? Aha, o to ci chodzi. No. Andzia. No. Możesz pożyczyć 20 zł. Wiedziałaś. Co wiedziałaś? No, wiedziałaś. Ty jest porządny Hannes, ty w ogóle nie myślisz o pieniądzach, nie? No wiesz, jak to jest, no. Jak to jest, Godejno, no? No wiesz, ja się pomyślał, że jak ty, Ino, i tak myślisz o pieniądzach, to sobie myślałem, skoro Andzia i tak, Ino, myśli o forsie, to może bych przyszedł pożyczyć. Wiesz co? Nie, ja mam dość. I tak finansuję wszystkie twoje wybryki u Aloiza, rozumiesz? Wykluczone, nie dostaniesz ani grosza. Ale Andzia, może... Słuchaj, dobra, to w takim razie bierz się tu do roboty, będziesz ze mną przesadzał. Rozrzeźnij mi sam jeszcze jakiś worek, to może zarobisz jakiś pięciok. Runie, pięciok. Ciebie nic, no pięcioki w głowie, ty już godzisz tak jak tym pijok Gerard. Pięciok. Kurczę, i to ma być moja kobieta. Oto ją pójdę otworzyć. Nie, ty. Zostań tu już. Ja pójdę otworzyć, a ty działaj dalej. Weź się te glazyki, na pewno ci będą pasowały. Runie. Po co ja się żenię? Cześć, siostra. A. Cześć. Serwus. Jest Bercik? Mąż pecha jest. A, nie szkodzi, absolutnie. To jest pan Kowalski, moja siostra Andzia. Anna Dwornik, bardzo mi miło. Właśnie. Pan Kowalski bardzo chciał poznać Bercika. Naprawdę? No. To bardzo proszę. Proszę bardzo. To ja potrzymam, proszę bardzo. Proszę. Tak, dziękuję. No i będę sprowadzić pana na pokoje. Proszę bardzo, proszę. Bardzo proszę, panowie. Dziękuję. Proszę bardzo. No więc, panie Kowalski, to jest właśnie pan Hubert Dworniok. Korfantego 13. Pracuj. Aha, mieszkałem 6. Pracuj, Bercik, bo praca uszlachetnia. Patrz, na przykład ja ciężko pracuję i właśnie za to kupiłem się nowego Mercedesa. Doprawdy? No. To gratulacje. No ale jak, przecież tamten stary też był jeszcze nowy. Ale ten nowy jest najnowszy, z bajerami. A ten gość to jest na pewno twój nowy wspólnik, nie? Tak, można tak powiedzieć. Kowalski. Właśnie, panie Kowalski, to jest ten słynny Hubert Dworniok. Korfantego czynności. Bercik, wiemy, Bercik. Jedna jest mu mała sprawa do ciebie. Chodź na chwilę do kuchni. Przepraszam pana bardzo. Ale na moment, przepraszam. Pozwoli. Pan? A co mu pozwolić? A! Kowalczyk. Zdjęcie mi pan chce zrobić. Ja się bardzo cieszę, że mogę poznać nowych wspólników mojego szwagra. Fotka? I pan Czasko. A jak jako propozycja, o tako? Chwileczkę. No. Dobrze. Wie pan co? Bo jak pan chce, to ja mogę zrobić bez koszulę w pozycji kulturysty. Nie! Nie? Dziękuję. Nie, no dziękuję. Bo jak pan chce wyjść. Jeszcze tylko jedno. Ja się jedno dziwię, wie pan. Bo ten chapol pieroński, ten szwagier mój, nie? On coś nie lubi przedstawiać mi swoich nowych wspólników, wie pan. On się coś ubzdurą, że ją albo pecha przynosza, albo coś takiego. A nie, panie Kowalski, niech pan na mnie patrzy. Niech pan stoi. Niech pan patrzy, przecież jest szczery człowiek. Co w sercu, to na języku. Ze mną się idzie łatwo zaprzyjaźnić. Panie Kowalski, godaj mi pan Bercik. Bercik, Hubert Dworniok jest. Słuchaj, Jerunie, jasny gwint. Jasny gwint, ale się pan i ciopro... Nie, nic się nie stało. Ale jak pan wygląda, nie? No nic się nie stało, wie pan. Ale całkiem ja bym pecha przynosił, nie wiem o co chodzi. Wszystko się da wyprać. Nie, no ale wie pan, jest, jak się do wyprać, panie Kowalski? Nie! Ale no wygląda pan jak świnia ucioprany, no. Spokojnie. Ernest, nie żebych była ciekawa, ale tak bych chciała wiedzieć, od kiedy ty tak chętnie pokazujesz swoich nowych wspólników Bercikowi, co? O, tam zaraz pokazujesz, jejku. Ale ty wiesz, że może mu coś zrobić, nie? Nie, równie trochę widać, ale to się na pewno wytrze. No widzisz, widzisz, już mu coś zrobił. Ale, słuchaj, powiedzmy, że tym razem akurat postanowił, że nowego wspólnika Bercikowi pokazać, rozumiesz? Nie. No, popatrz, na przykład jak Bercik ma coś chrzanić, nie? No. To zawsze to robi na końcu i wtedy jest problem. To niech on to zrobi, jak już ma coś zrobić, niech to zrobi teraz, nie? I będzie wszystko jasne. Andzia! No? Przynieś wodę i mydło. O matko. No
To nie puszczę, to jest jeszcze gorzej, no. Nic się nie stało, ale naprawdę. Ale naprawdę ja pana bardzo za niego przepraszam. Nic się nie stało. Było mi bardzo miło państwa poznać. Do widzenia. Pan chce już iść, ja? Tak, ja już. Muszę. Obaj idziemy. Obaj. Jako, że nic się nie stało, to możemy iść. Do widzenia. No. Szwagier, przepraszam, toś ty nie jest na mnie zły? Nie, naprawdę, nic się, nie ma problemu. Nie ma. To nie. Wiesz, to jest taka sprawa. Pożycz dwie dychy. Bercik, mogę ci pożyczyć. Nie ma sprawy, czekaj. Dycha. Więcej w ciebie nie mogę zainwestować chwilowo, mam inne wydatki, wiesz? A kiedy oddasz? Może być po południu. Może być po południu. I no pamiętaj, Bercik, po południu. Bo ja lubię słownych facetów, rozumiesz? Dobra. No to do widzenia. Tak, do widzenia. Do widzenia. Było mi miło. Mnie też było bardzo miło. Cześć. Na razie. Cześć. Już go ten Hapol Pieruński. Mercedesa kupił, a dychy mu szkoda. No what day. Bercik. A mnie się coś tu bardzo nie podobało. A właśnie, przepraszam jeszcze na chwileczkę. Andzia, chciałeś cię zaprosić po południu na kawę, ja? A no, was dziękuję, bardzo będzie mi przyjemnie. Proszę bardzo, bo ty nie lubisz kawy, co Bercik? No, to na razie. Cześć. Proszę bardzo. I co? Niezły ty mój szwagier, nie? Wie pan, rzeczywiście niesamowity. Nie mówiłem? Można by go było w zoo jako mapę pokazywać. No właśnie. To na ile go pan wycenia? To znaczy w naszej sprawie. Wie pan, to będzie jakieś dodatkowe 5000. 5000? 5000. No zgoda, no nie mam innego zgoda. Miejsca. Zgoda, no. A, dzień dobry pani Karlikowa. Dzień dobry. Panie Erneście, a ja właśnie idę do pana siostry. Pani Karlikowa, to się dobrze składa, jak pani pięknie i kwitnąco wygląda. Andzia jest w domu. No. A to zawsze jest taki miły i uprzejmy, no nie wiem. No. My już musimy lecieć. Do widzenia, pani Karlikowa, do widzenia. Do widzenia. Kochanie, nie pożyczyłabyś mi młynka do kawy, co? Bo wiesz, ty mój się rozleciał, a tak długo cię trzymał, nie? No Boluski, nie? No widzicie, Związek Radziecki też się rozleciał. Proszę bardzo, dzień jest enerdowski. O, ja, ty Andzia, i od teraz ty na schodach spotkała twojego brata. Ja? Z takim jednym bardzo ucieplanym facetem, wiesz, ty jo, i da o zakład, że twój Bercik go tak uświnił, co? Zgodła, że ja. O, dobry, Karlikowo. I to mnie nie macej. Ale macej, nie macej. A kto by was tam chciał macać, Karlikowo? Ty ściągnij te rękawiczki, a umyj się, dobra. To moje, może to moja wina, co? A co, a moja? No przestań ty mi wymyślasz takie durne, brudne roboty. Ty wiesz, a ten twój brat to jest taki, taki kochany, taki inteligentny, taki przystojny. Taki, ja. I teraz jeszcze nowego Mercedesa kupuję. I to pancernego. Słuchajcie, a biednemu szwagrowi dychy nie chcę pożyczyć Apolu. Pancernego Mercedesa, ja? Jarunie, no nie wiem, no nie kierun, to się powodzi. No dobra, leca, dzięki, do widzenia. Do widzenia, Karlikowo. O, dzień dobry pani Karlikowa. Dzień dobry. Dzień dobry panie Zbyniu, dzień dobry. Jarunie, że się też panu nie nudzi, tak ciągle do nas z tej Warszawy przyjeżdżać. Aj, no. Pani Karlikowa, co ma się mnie ty nudzić? Przyjeżdżam, bo interesy. Ja? No to na pewno już niedługo pan też będzie do nas przyjeżdżał takim pancernym Mercedesem. Jakim pancernym Mercedesem? Nie. To pan nie słyszał? Nie. Pan Ernest cię kupił teroski takiego najnowocześniejszego, wojskowego, amerykańskiego, pancernego Mercedesa. Co pani powie? A skąd pani o tym wszystkim wie? Panie Zbyszku, całka kamienica o tym wie. Nawet ten psychopata Bercik. No. Jerunie, temu to się powodzi, no. Co, Bercikowi? Nie, panu Ernestowi. No, panie Zbyszku, ja lecę, bo mi sklep zawrą. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, Kanyski. Cześć, Zbysiu. Bynio, już się nie umiał na ciebie doczekać. Idziemy? A no, jasne. Chyba wojna idzie. A! Widzisz? A gotowy. Zbyszek, ale czemu wojna? Z jakiego powodu? O co chodzi?
O co chodzi? No bo ja wiem, że niektórzy to nawet pancerne wozy kupują. A powiedział, że wojna idzie jak nic. Wozy pancerne kupują? A kto jeszcze kupuje pancerne wozy? Jak to jeszcze? To jeszcze? To ilu wy ich znacie? No a ty? No ja wiem, że... No że wasz Ernest kupuje. Widziałaś? Wiedziałeś. Wojna idzie, a ona inną, że plotka, że coś tam. Że Ernest kupuje pancerne auto, ja? Tak. A kto ci to powiedział? No kto? No, ludzie gadają. Słuchaj, ludzie na mieście gadają, to wie, nie? No pewnie, nie ma to tam. Ludzie na mieście gadają, ale konkretnie jacy ludzie, kto, co i kiedy? Słucham. Konkretnie to Karlikowo. Karlikowo. Co Karlikowo? Ty wiesz przecież, że Karlikowo to mu najbardziej gumowe ucho na całej Górnym Śląsku. Łona już wie, co się w trowie tam piszczy, wiesz? Tak jest. Wojna idzie jak nic i my na to nie poradzimy. Ale Bercik, przecież to ty żeś wymyślił, że Ernest kupuje pancerne auto i tyś to powiedział Karlikowi. A Karlikowa spotkała Zbyszka i powiedziała to Zbyszkowi. No i to jest cały łańcuch, no logiczne. No, tak, oczywiście, to ona mi teraz mówi, że co, że jo jest plotkarz. Pieruna plotki roznosza, tak? A jak mój dziadek w 39 roku godał, że idzie wojna, to co? To co? To co ludzie? No ludzie też godali, że plotkarz, a on godał plotkarz, jak powiedział, że Hitler się szykuje na Polskę. Plotkarz! Ale Bercik, ty nie możesz porównywać 21 roku... Andzia, nie fandzol głupot! 21 wieku z 39 rokiem! Nie fandzol głupot. Karlikowo ma swoje informacje. Zbyszek. Tak. Słuchaj, musimy się przypomnieć, jazda w czołgu, jak się ciepie, handgranatem, wszystko. Aha. Nic na to nie poradzimy. Słuchaj, a wiesz od czego zaczniemy? No, od czego? Zaczniemy... Idziemy do Alojza. Do Alojza? Andzia, nie fandzol i nie histeryzuj. Wojna to jest męsko sprawa. Bercik, coś ty tu dzisiaj fandzolisz mi. Jo fandzola, ja. Czekaj, powiedz jeszcze raz. Szymon ma to auto. To jest normalny Mercedes, tak wygląda, ale ino z wierchu. Bo tak doprawdy to on jest pancerny, ja. Mało tego, że pancerny. Z wyrzutniami pepanc i z granatnikami. Mercedes ma twojego szwagra z granatnikami. Tak, nie ma to tamto. A co najważniejsze, cały pancerny. Nie ma taki Mercedes. Co? Alojz, nie ma? No nie ma. Nie ma. A to co? A może on jest z dykty, co? W 39... A co ma 39 sam do tego? Poczekaj, Alojz, bo jego dziadkowi też mówili, że Hitler przyjedzie tutaj, wiesz, czołgami z tektury. Tak mu wmawiali, no. Jak nie uwidza, to nie uwierza. Jaronie, to się przekonamy. A jak ci udowodnia, że ten Mercedes jest pancerny? Dycha, zapłacisz? Jasne, że zapłaca. Wet? Proszę bardzo, łotr. Dobra. To się świetnie składa, bo za 3 godziny szwagier przyjeżdża po Andzia i pojadą się na kawa. Mercedesa pancernego zostawi na placu i wtedy ci udowodnia. Dobry, pani Karlikowo. Dobry, panie Gerard. Panie Gerard, Zarzewski. Pani Karlikowo, mnie się strasznie spieszy. Panie Gerard. Ja muszę wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Pani Karlikowo, ja to rozumiem. I no mnie się strasznie spieszy, bo pierwońsko mnie coś słyszy. Jak pan usłyszy, co się szykuje, to zarostki wóz przestanie suszyć, panie Gerasz. Ja? Co ja. Się szykuje? Ja. Dobra, może być ino, byleby to było mokre, zimne i z procentami. Ja? To co się szykuje? To się pan bardzo zdziwi. I godą mu, że takie pancerne auto, to one wszystko wyczynie. Możecie tak żelosko ścieplnąć z drugiego piętra, spadnie i nawet nie zarysuje lakieru. No, Zbyszek, pamiętasz, jak my byli w wojsku? A no pewnie, że pamiętam. Godzina 5:30. Nie, o nie o tym. Chodziło o to, że... No. No wojna i tyle. A tam fandzole nie chłopie. Nie wierzę. Alojz, ty nie wierzysz, że pancerny Mercedes wytrzyma żelazko? Nie, wierzę, że pancerny Mercedes wytrzyma, jak żelazko w niego piznie, ale nie wierzę, że jego szwager się takiego mercola kupił. I że będzie wojna. No. Pierunie, patrz, oni cały czas nie wierzą. No, nie wierzą. Słuchajcie, w 39. Słuchajcie, normalnie się nie forsztelujecie, co się teraz na świecie wyrobią. A co, będzie wojna? Co? A tego to nie wiem, ale to jest całkiem możliwe, bo teraz wszyscy się kupują pancerne auta. Metaliki, prawie nówki. Normalnie z wyrzutniami rakietowymi i z tymi głowicami nuklearnymi i konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi. Normalnie. A co? Wiedzieć? Jeronie, te aż mi w gardle zaschło z wrażenia. Widzicie? A skąd wiesz? Co skąd?
A ja skąd? Kurde, no ludzie na mieście go dają, nie? A skoro na mieście, to ja, rozumiesz, zaraz wracą, nie? Czym cię się chodzi? Cześć. Posłuchaj, posłuchaj tam jeszcze. Widzicie? Posłuchaj. A godą grzech. Tak. Pieruna, szkoda, że Andzia tego nie słyszy. Cześć, Bercik! Jarunia, aleś mnie wystraszył. Nie teraz, Gerard, nie teraz. Czekaj, ja ci ino chcę kogoś przedstawić. Ale ja muszę iść teraz sprawdzić, czy ten Hapol, mój szwagier, przyjechał już po Andzie. Ale czekaj, ino, bo może cię interesują rakiety ziemia-powietrza, bo coś takiego, co? Rakiety ziemia-powietrze? No. A po co? No jak to po co? Przecież idzie wojna, nie? Chłopie, już nawet twój szwagier się opancerzył. No co, może byś kupił parę rakiet? No dobrze, rakiety ziemia-powietrze. No. Ty może to nawet nie jest takie głupie. A od kogo? Od ciebie? Nie, od tego pana. Jojno biera 10% za pośrednictwo. Ile rakiet ziemia-powietrze pana interesuje? Wiele rakiet, no, ja wiem, zależy jak długo będzie ta wojna. Ale może na początek z 10. 10 rakiet ziemia-powietrze, metalik, prawie nówki. Zrobione. A kiedy dostawa? Zgłosimy się do pana. Widzisz, chłopie, sami się zgłoszą, rozumiesz? Jak ja rozkręcą jakiś biznes, to jak go do Warszawy okno. Nie ma to tamto. Do widzenia. Do widzenia, no, no na razie. A kaj ty lecisz, ty wracaj do Alojza. Ja muszę sprawdzić jeszcze jedna bardzo ważną rzecz. Aha, to no. My do Alojza. To idę. Się śpieszę, to tak zaszedłem. Jest, stoi. Co, pancerne auto? Ja, pancerne auto. Od mojego szwagra. Od Ernesta. Ty, ale Bercikku, ale sprawdziłeś, upewniłeś się, że to jest naprawdę pancerne? Jaruna, chłopie, pancerny jak wszyscy diobli. Aha. Sam mi kaktus urośnie, jak u nie pancerny. Tak? To proszę bardzo, podyszce od każdego niedowiarka. Zaraz się przekonmy. Ja mogę dać. No, a ty kipa? Ja do, bo z ciężkim sercem. Czekaj, ja tu kaś miał, rozumiesz, dwa pięcioki. Dwa pięcioki, no tak. Jest, mam, czekaj, ja mam kapsa dziurawo, wiesz? Może, ale słuchaj, żeby nie było mi żadnych numerów. Jak się okaże, że to auto nie jest pancerne, to każdemu z nas podyszcze. Tak, ja trzymam bank, dawaj. Ja? Dobra, stoi. Ale chwila. No. Chwila, Gerard. To ty też nie wierzysz? Ty mi chcesz opylić jakieś rakiety, a ty nie wierzysz w pancerne auto? Ale nie, ja nie wierzę w te jedne konkretne pancerne auto. Rakiety, wojna to jest zupełnie co innego. Rakiety są, chłopie, jodzio, no godołek ci. Metaliki, chłopie, prawie nówki, no. Zbyszek, a ty? Ja tobie wierzę. Ale jeszcze, Bercik, po trzecim piwie to nawet wierzę, że Gerard jest pancerny. Tak. No jest pancerny, ja. No. I zaraz się przekonacie, że jak te żelosko spadnie na karoseria z drugiego piętra, to nie zostawi żadnego śladu, bo auto je pancerny. Dobra, a jak te auto nie je pancerny? O, to będzie super. Właśnie, Bencik. A może Alois ma rację? A? Jak mu rację? Ty też mi nie wierzysz. Nie, ale... No a jak nie jest pancerny? Nie, Gierun, jak nie jest pancerny? Ty myślisz, że ja bym był taki kopnięty i jakbyś wiedział, że nie jest pancerny, ściepnąłbym na nie żelosko z balkonu, Pieruna, w dekel ci pizło. Całe miasto godo, że auto jest pancerne. Dobra, ciepłej. No, zaraz. Ale zimno, ciepłej, Bercik. No. Co myślisz, że jest psychopata? Nie jesteś. Ona ma za psychopaty, kiedy ciepie żelazkami w auta, Pieruna. Nie, przecież nikt się tutaj nie ma za psychopaty, zwłaszcza takiego, co żelazkami z drugiego piętra ciepie na auta, rozumiesz? No. Te żelazka. Ale ciepie, bo pierońsko jest zimno. No. Nie pospuszczaj go na dół. A zresztą rób sobie, co chcesz. No. Niedowiarki pierońskie, zaraz się przekuną cię. Uwaga. Cofcie się, punkty się, zróbcie miejsca. Uwaga. Liczcie. Roz... Dwa... Za drapko liczycie, pomału, jeszcze raz. Roz... Dwa... Trzy! O pierunie! Ale nie staraj się, chyba... Dobra, obcy w nogi. Sorry, Marcik. Ale wiesz co, w sumie to jest ino auto, nie? No, niby w sumie jest to auto. Dobra, chodź pójdziemy na dół, zobaczymy. Co tam się stało, dobra? No właśnie, może te straty nie są za wielkie, może się nawet nie zorientuje, nie? No i ważniejsze, że się ludziom nic nie stało. Jasny gwint. I co, myślisz, że zauważy? No wiesz, Bercik, jak ci to powiedzieć, gdyby nie ta dziura w tym dachu i ta rozbita szyba, no to może bym uwierzył, że nie zauważy, a tak to... Tak to co? No tak to zauważy, no co, no? Jarunie, jak ją mu ta dycha oddał? Ty, Becik, chodź może gdzieś idziemy, co? Ale kaj. Ja wiem gdzie, no. Może do Alojza? Jak najdalej od tego miejsca. Idymy. Dobra.
Bercik. Co? I co, myślisz, że się to wszystko uda? Że co się uda? Co się uda, no? Że twój szwagier nie dowie się o tym Mercedesie. A co ty myślisz, że mu tego nie powiem, że ja się nie przyznam? Że ucieknę jak jakiś tchórzliwy gorol? No właśnie tak myślę, że uciekniesz. To się mylisz, przyznam się, powiem mu w oczy i trudno. A i będziesz miał okazję, bo właśnie idzie. Cześć, Bercik. A, dzień dobry, panie Zbyszku. A, dzień dobry, panie Erneście. No, Bercik, mów. A co? Panie Erneście, właśnie Bercik chciał panu coś powiedzieć, prawda? Tak, słucham, Bercik. Ej. No gody, bo mi jest zimno, ja? Kawa była dobra? Tak, bardzo dobra. A czemu? No. Ty wiesz co, Ernest, ja widzę po jego minie, że on zaś coś dzisiaj zmalował. Dalej interesują pana rakiety ziemia-powietrze? Dali mnie interesują i Notella już za nie nie zapłaca, bo wydatki mi się szykują. Co takiego? Stać, policja! Panie komisarzu! Ale proszę pana, to jakaś pomyłka, ale, proszę pana. To właśnie on! Przyłapany przeze mnie techniką operacyjną numer 02. To znowu Hubert Dworniok. Odstąp, daj spokój. A jak to? Wytłumaczę ci na komendzie. Jak to? Pani Anno, bardzo przepraszam, niech pani pilnuje lepiej tego swojego męża. A co ty nie widzisz, co to jest? To popatrz na tę gębę. Do widzenia państwu. Idziemy. Do widzenia. Dziękuję. Bardzo pana przepraszam, panie oficerze. Tak, co powiedział? Popatrz na tę gębę. Ty, Bercik. Ja mam na jedno pytanie jeszcze do ciebie. Czy to są wszystkie niespodzianki na dzisiaj, czy jeszcze się coś przydarzy? Zbyszek, ja nie mogę. Powiedz ty. No więc dobrze, ja powiem. A to jeszcze coś? Właśnie to nie są wszystkie niespodzianki na dziś. Ach nie, ja nie mogę. Tak? Panie Erneście, więc dobrze, powiem krótko. Tak? Chodzi o pana samochód, proszę pana. O Jezu! O mój samochód? Tak, Mercedes. O mojego Mercedesa? Tak. Jeruje! Ale Andzia, nie. Mercedes, zajrzyj coś tym Mercedesem zrobił. Te żelazko taki nas spróbuj. Ale ty wiemy, koniec. Niesamowite! Niesamowite! Normalnie całe auto w kawałkach! Co? Bercik, to ty? Jo, a co? A, Bercik, dziękuję ci, mój kochany szwagrze. Ja cię zawsze kocham. Widzisz, ty idioto, przez ciebie mój brat zwariował. Nie! Ale panie Ernestie, co się stało? Zaraz, chwila, chwileczkę. I pamiętacie tego gościa, co był u nas rano w mieszkaniu? Tego Kowalskiego. No. Tego twojego wspólnika. Ale jaki tam wspólnik, Bercik. To był facet z ubezpieczalni. Czytaj. Zakład ubezpieczeń. Nie, tu, punkt 13. Czytaj. Punkt 13. Tak. Pełny zakres ubezpieczenia od czynów Huberta Dworniaka. Yes! Panie, yes! To pan się ubezpieczył od Bercika? Oczywiście. Kosztowało mnie to 5000 złotych, ale za to... Za każdą krzywdę wyrządzoną przez mojego kochanego szwagra dostana co najmniej 20 kawałków. Bercik, to jest najłatwiejszy interes, jaki ja zrobił w życiu.